Do Overwatch 2 zbliża się największa zmiana w matchmakingu w historii marki. Hej, witajcie! Wczoraj pojawił się wpis na blogu dotyczący tego, jak są dobierani gracze, by mecze były wyrównane. A jest to kwestia, która dręczy nas od zawsze. Ileż razy trafialiśmy na mecze, w których dostawaliśmy absolutny wpierdziel. I ten wczorajszy wpis zawiera zapowiedź czegoś, co fundamentalnie zmienia to, jak tworzona jest drużyna i ich przeciwnicy. W przeciągu najbliższych miesięcy, czyli pewnie na start sezonu trzeciego, twórcy wprowadzą system, nad którym pracowali od dawna i będzie działać zupełnie inaczej niż to, co mieliśmy dotychczas. To zapraszam do subskrypcji i zaczynamy. Cały wpis blogowy dotyczy kilku kwestii. Blizzard tłumaczy ogólnie, czym jest MMR i jak on ulega zmianie. Nawet gdy nasz skill pozostaje taki sam, MMR i tak może się zmienić, bowiem matchmaking rating jest porównaniem naszego skilla do reszty graczy. Czyli jak ogólnie społeczność staje się lepsza czy gorsza, nasz MMR musi to uwzględnić. Poświęcono też trochę czasu przedstawiając zmiany, które dotkną nowych graczy. Przegrywali oni zbyt wiele meczy, gdyż na sam start Blizzard dał im MMR ciutkę powyżej średniej. Teraz startowy rating jest trochę mniejszy, a i po win streakach czy loss streakach ranga znacznie szybciej się podwyższy lub obniży. Ale powyższym tematom nie będę poświęcał wiele czasu. Zdecydowanie najważniejszy jest akapit dotyczący tego, jak są dobierani gracze, gdy w meczu są jakieś party. Powiedzmy, w obu drużynach jest duo i trzech randomów. Ten jeden mały akapit tak naprawdę zawiera w sobie coś niesamowicie istotnego i moim zdaniem tak wielkiej zmiany nie było w trakcie 6-letniej historii gry. Ale wpierw przyjrzyjmy się temu, jak to było dotychczas. Taki prosty przykład. W obu drużynach dwóch DPS-ów i jeden healer mają taką samą rangę, powiedzmy Golda. Natomiast w pierwszej drużynie jest dwóch znajomych, gdzie tank ma platynę, a healer srebro. Zaś w przeciwnej drużynie też znajduje się dwóch znajomych w party, jednak to tank ma srebro, zaś healer platynę. W tym momencie, jeśli weźmie się średnie rangi obu drużyn, będą podobne, więc mecz wyrównany. I tak od zawsze funkcjonował matchmaking. Systemowi zależało po prostu na tym, by średnie rangi były jak najbardziej zbliżone. Na wyższych poziomach nawet dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdzie w pierwszej drużynie były same mastery, zaś w drugiej jeden grandmaster i reszta diamentów. No, średnie były podobne. Więc to nawet nie jest problem, który dotyczy wyłącznie party, choć to najczęściej grupy sprawiały najwięcej kłopotów matchmakingowi. Patrząc na powyższy przykład, można sobie pomyśleć, okej, platynowy tank jest lepszy od tego srebrnego, ale i tak ma problem z przeżyciem, bo jego healer nie wyrabia z leczeniem. Zaś po przeciwnej stronie, mimo iż platynowy healer świetnie leczy, to nie utrzyma przy życiu swojego tanka, który źle rotuje umiejętności lub przerywa linię wzroku. Więc obie sytuacje się wzajemnie niwelują i mecz jest wyrównany. Prawda? No, nie do końca. Co w dwójce staje się jeszcze bardziej widoczne? Otóż ten pojedynczy tank jest moim zdaniem najważniejszym elementem całej drużyny. To jego błędy najbardziej determinują o wyniku i całość się sprowadza do tego, który tank lepiej sobie radzi. I tak jak kiedyś się pisało main tank diff, tak teraz pojęcie tank diff stało się jeszcze powszechniejsze. Wyrównane średnie rangi to za mało. To po obu stronach gracze na danej roli muszą mieć podobnego skilla. Jeśli są słabe DPS-y i dobrzy healerzy, to u przeciwników muszą być słabe DPS-y i dobrzy healerzy. Dlatego w najbliższych miesiącach Blizzard wprowadzi tak zwane role delta. Oczywiście w większości sytuacji matchmaking wciąż będzie się starał robić tak, by wszyscy gracze mieli mniej więcej podobnego skilla, ale role delta będzie odpowiadać za dobieranie graczy w pary. Każdy gracz w drużynie będzie miał swoje lustrzane odbicie w drużynie przeciwnej. Zatem, jeśli wszyscy mają powiedzmy diament, ale tank ma mastera, to wiadomo, że wrogi tank również będzie miał mastera. Biorąc sobie za przykład poprzednią sytuację, gdzie dwóch DPS-ów i jeden healer mają golda i jest jedno party z platynowym tankiem i srebrnym healerem, to u przeciwników
będzie identyczne ustawienie. W obu przypadkach średnia rang drużyn będzie zbliżona, ale ten cel będzie osiągnięty inną metodą. To Roll Delta będzie najważniejszą mechaniką przy komponowaniu drużyn. Weźmy sobie jakiś inny, ekstremalny, hipotetyczny przykład. W jednym teamie jest brąz, silver, gold, platyna i diament. Tank dwóch DPS-ów i dwóch healerów. Natomiast u przeciwników również jest brąz, silver, gold, platyna i diament. Jednak kto siedzi na jakiej roli jest kompletnie wymieszane. No ale przecież średnia obu drużyn jest podobna, więc mecz wyrównany. Zaś wraz z wprowadzeniem nowego systemu, gdy oba teamy to brąz, silver, gold, platyna i diament, to każda osoba będzie mieć pewność, że przeciwległy gracz z jego roli ma taką samą rangę jak on. Brąz tank u jednych to brąz tank u drugich, silver DPS u jednych to i silver DPS u drugich, czajcie. Sądzę, że to najbardziej będzie widoczne u tanków i miejmy nadzieję, że zmniejszy się ilość tank diffów. Poniżej mastera można grać na rankedach w party, gdy różnica wynosi nawet 1000 rangi. To aż się prosi, by u przeciwników też była taka różnica, lecz w innych rolach. Albo nie wiem. Wcześniej mieliśmy dwóch znajomych DPS-ów i między nimi była różnica 1000 rangi, ale u przeciwników obu DPS-ów było czymś pomiędzy tymi znajomymi. Zatem ten słabszy DPS nie wyrabiał, bo obu przeciwników było o 500 rangi wyżej od niego. Zaś ten lepszy DPS solo kerował, bo obu przeciwnych było o 500 niżej. Wraz z dodaniem Roll Delta do takich sytuacji już nie dojdzie. To nie jest tak, że gierka będzie szukać podobnych party. Najważniejsze jest to, by każdy gracz miał swoją parę. To czy będzie członkiem jakiejś drużyny czy nie, to nieważne. Zatem czekam na nowy system, choć mam nadzieję, że na start trzeciego sezonu nie zrobią znowu tego samego co na start drugiego. Mianowicie większości graczom automatycznie obniżyli rangi o jakieś 800, co strasznie zniechęciło do wracania. Ja rozumiem, że to może wytworzyć wrażenie wspinaczki, ale zdecydowanie przesadzili. Zwłaszcza, że to tak naprawdę nic nie zmieniło w poziomie trudności gry. Otóż mecze nie są tworzone na podstawie naszych widocznych rang, lecz na tym ukrytym MMR. A on nie został obniżony na start drugiego sezonu, więc jak mieliśmy powiedzmy diament, zrzuciło nas do golda i w meczach widzimy samych goldów, to tak naprawdę gramy z i przeciwko diamentom, nic się nie zmieniło. Więc właściwie powrót na naszą rangę będzie znacznie trudniejszy niż wcześniej, bo w odróżnieniu od rzeczywistej wspinaczki mamy te 50-50 win ratio. Tak to wygląda, moi drodzy. Ostatnio na streamach gram głównie ze znajomymi, gdzie między nami są pewne różnice i wydaje mi się, że widać u przeciwników inny układ rang. Dlatego wraz z poznaniem dzisiejszej informacji nie wiem, czy sobie na razie nie darować i zacząć grać rankedy dopiero aż nie wejdzie Roll Delta. I podtrzymuję to, co powiedziałem. Ten system uważam za najważniejszą zmianę w matchmakingu, jaka kiedykolwiek weszła do gry. A twórcy niedługo ponownie nas oświecą w sferze matchmakingu i rankedów, bowiem wczorajszy wpis na blogu to pierwsza część. W najbliższych tygodniach wypuszczą drugą i poruszą inne tematy, które dręczą społeczność. A ja oczywiście was o tym poinformuję. Dlatego, jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.